Powiem wam, że ten pomysł z dzisiejszym wyjazdem na poszukiwanie tej obrączki był szalony i jest szalony. Witajcie kochani. Dzisiaj otrzymałam telefon od znajomej. No i mamy zlecenie na poszukanie jej obrączki. Wczoraj morsowała gdzieś na brzegu, robiła rozgrzewkę. Gdzieś blisko wody i ta obrączka się zsunęła. Niestety dzisiaj zawiało, śniegu nawaliło, ale pojedziemy sprawdzić. Już dzwoniłam do Krzysia, niestety nie jest zadowolony z tego, że się zgodziłam. Właśnie przez wzgląd na tą pogodę, bo jest mroźno, wieje wiatr, śnieg pada. Się zgodziłam, to i teraz muszę całe auto odśnieżyć. Aż mi się mnie tła wygięła. A u was kto zajmuje się odśnieżaniem auta? Niby zazwyczaj jest tak, że ten co chce jeździć, to odśnieża. O kurde. Coś mi się złamało się. I dupa blada, nie wiem czy ja wyjadę. W ogóle z tego podwórka muszę trochę odśnieżyć. Zmęczyłam się nieziemsko. Jak widzicie, ścieżka już utorowana. Cement widać, to mam nadzieję, że nie będzie się ślizgał. Jeszcze szybkie tankowanko i jedziemy po Krzysia do sklepu. Dzień dobry, kochanie! Jak ja uwielbiam patrzeć na to, jak ty się cieszysz. Ja niezdarnie się ubieram, bo przymierzam, czy na dwie pary spodni wejdą te moje ocieplacze. Przymierzasz, bo, czy są dobre? Czy są dobre, bo wymyśliłaś wyjazd w taką pogodę. No ale to zawsze ja cię też motywowałem, że to nie chodzi o pogodę, chodzi też trochę o fan. Ej, trochę, jak się uda, to twojej koleżance zrobimy radość. I co, jak znajdziemy... A, jeszcze telefon muszę. Jak znajdziemy obrączkę. Ja się tam od razu ubiorę, bo jest minus jeden. Nawet nie bym nie patrzyłam. Nie będę się szarpał, wiesz. Jestem tak rozgrzana przez odśnieżanie auta. Stało? Przez ośnieżanie naszego podjazdu. Nie mogłam wyjechać. No u nas jest ciężki wyjazd, zwłaszcza w taką... Pole do wyjazdu. Wziąłam, odśnieżyłam podjazd, potem posypałam trochę popiołem i jako tako wyjechałam. Nie wiem, czy czasem nie zgubiłam żadnej części od busa na podwórku. Nasz najlepszy skarb w tym domu. Przygotowałem do poszukiwań pod wodą, bo ja nie wiem w końcu, czy my będziemy szukać w wodzie, czy na lądzie. Tak jak mówiła, gdzieś na brzegu była rozgrzewka i jej się zsunęła z palca. Gdzieś albo trochę blisko wody, albo na samym brzegu pod wodą, nie? Pod wodą. Poszukiwania to chyba najbardziej odpowiednia pora. Taka śnieżyca zawieje, zamiecie. I to już żamy za chwilę, zobaczymy co tam nas zostanie nad tym jeziorem. Ja jestem ciekawa, bardzo ciekawa. Na pewno zaspy, popas? Nie. Także na razie jest na wesoło, nie? Tragikomedia, że tak powiem. Niektórzy mogą sobie pomyśleć, że głupki z nas. Może nie głupcy, tylko pasjonaci przygody. Ale pozdrawiamy takich szaleńców jak my. Jesteśmy na miejscu, zasypane, troszkę oblodzone. Z
opisu wynikało, że jest to gdzieś właśnie przy samym brzegu wody, bądź tutaj zaraz na brzegu w wodzie. To trzeba będzie przejść ten pasek od do. Gdzieś tak na środku to było, mówiła, więc będziemy się skupiać na tym obszarze. Uroki zimy, człowiek niezdarny, ale zadanie trzeba wykonać. Wiele osób nas ogląda i wie, na czym polega zasada działania wykrywacza metali. Część z Was pewnie nie, bo przybywa Wam nowych widzów. Do tych poszukiwań zmontowałem sobie zestaw wodoodporny. Wykrywacz Xpedeus, na którym będę pracował, działa na zasadzie bezprzewodowości i w momencie, kiedy zanurzam pod lustro wody cewkę, traci sygnał. Do tego jest specjalna antenka, to jest to, co tutaj widzicie, owinięte. No i słuchawki kostne do nurkowań podwodnych. Ja tak głęboko nie będę wchodził, pewnie tutaj ten kawałek, gdzie no jest tego lodu widocznego. Zobaczymy, może się coś uda. Trzeba się spieszyć, bo pogoda działa na naszą niekorzyść, bo jest minus 1 stopień i do tego zimno. Wieje i pada śnieg. A jeszcze Wam się pochwalę też nowym sitem. Zobaczcie, takie szpanerskie sito mam na ten sezon. Tylko zobaczymy, czy będzie szczęśliwe. Ja wchodzę do wody. Dzielny mój. Najpierw trzeba robotę wykonać, pokuć to wszystko. Ktoś czuje, że ten zadanie, tak jak przewidywałem, nie będzie takie proste. Rozgrzewkę robisz. Łuna, nie łuna. Łuna, nie łuna. Zgadnij co? Nie wiem. Jest? Łuna, nie łuna. Myślałem, że to węgiel. A to je... Co? Łuna, nie łuna. 50 groszy. 50 groszy. Pierwszy sygnał. Dobre początki. Przytrzymasz, bo nie mam gdzie nawet tego włożyć. Niezdarnie tutaj. Gdzie? Zrobiłam parę rundek tutaj na brzegu, niestety nie znalazłam tej obrączki. Głębokich sygnałów nie będę kopała, bo jak spojrzycie, ziemia zamarznięta. Jak będzie, to na pewno będzie gdzieś na wierzchu w śniegu. Normalnie szaleństwo. Coś mam, ale... Lód. Lód. Lód, lód, lód. Kurde, coś mi do oka wpadł. Jest, coś. Tym lepiej, lepiej zrobimy, jak lód stopnieje. Przyjedziemy tutaj na złotówki. Zobaczcie, nasi widzowie. Nie mogę tego złapać w rękę, niezdarnie. Zobacz, czy to jest 50 groszy albo 20. 50 skarby widać. Kolejna 50 do mojej kieszeni. Amen. Amen. I kaczki się z nas śmieją. Naprawdę. Zgłębię. Piękny dźwięk. Myślałam, że to będzie obrączka, ale niestety coś jest głębiej. Nie będę tego kopała, bo mi się po prostu nie chce, jest mi zimno. Ciepło ci? I? No. Co ogólnie w ręce marzną, nie? Ile pół godziny w wodzie, to jest lód, to jest metalowe, także ale co, rękawiczki ocieplane mam. Także średnio ciepło. Zaraz zobaczymy, co jest w sicie. A jest. Zobacz. Ładnie się ułożyło. Coś tam jest. Coś tam jest. 5 groszy? Nie wiem, co to jest. Grosiak, tak, zobacz. 5 groszy. Coś masz szczęście do tych piątaczków. Monety, kapsle, monety. No 3 monety, kilka kapsli, ale obrączki ani widu, ani słychu.
do końca to, to przełamuję. Dobrze ci idzie. Dobrze mi idzie. Jak lodołamaczowi. Powiem wam, że ten pomysł z dzisiejszym wyjazdem na poszukiwanie tej obrączki był szalony i jest szalony. Jestem zmarznięta i głodna. Jeszcze chwilę pochodzimy i no niestety. Od razu jest możliwość sprawdzenia wytrzymałości tego sita. Nakopałem się emocji, a tu folia. Ale tak w ramach ciekawostek dla osób, które nie są związane z poszukiwaniami, ID i dźwięk folii podobny jest do drobnego złota. Natomiast szukając tutaj obrączki, no trzeba się spodziewać mocnego, pięknego dźwięku, ale przy okazji też właśnie wykopywać wszystko, co jest w ziemi. Jeszcze nam się na dodatek termos popsuł. I zaś koszta. Nie no, guma by spadła. Poczekaj. To aż guma, bo to jest uszczelka, wiesz, która daje ciepło. Polej, kochanie. Dziękuję. Na rozgrzanie. No, mi tak paluchy zmarzły. Tak, ale wiesz, takie gorące. No, ale też muszę wam powiedzieć, że to była taka też pewna lekcja, jeżeli chodzi o ubrania, bo o ile góra była w miarę ogrzana przez to, co mam na sobie ubrane, to tyle nogi mi zmarzły strasznie i trochę ręce, ale nogi bardziej, także jeszcze jedna para skarpetek następnym razem. Masz te grube wełniaki. Oczywiście. Tak szybko się nie poddamy, bo to, że pierwsza próba skończyła się fiaskiem, nie udało się odnaleźć tej obrączki, podejmiemy kolejną próbę. Nie chcemy podawać specjalne miejsca, gdzie były prowadzone poszukiwania, no bo zależy nam na tym, żeby odszukać Ewelinki koleżance tą obrączkę. Sprawimy jej wtedy dużą radość. Drodzy widzowie, muszę wam się pochwalić, ale dzisiaj pochwalimy wam się, jaką kolację zrobiliśmy. Dla mamy hot dogi, dla taty zapiekanki i dla mnie hot doga. A co mama na to? Zgadzam się. No to robimy. Tadam! Podano do stołu. Voila. Voila. Trzymaj sobie. Przytrzymam. Hania, a ty chcesz hot doga? Czy na zapiekse czekasz? No zapiekankę, ty musisz potrzymać teraz, bo przecież nie będę tak stała. No to trzymam. Zobaczcie, smacznego. Jakiego mam wielkiego hot doga na kolację. To była lepka mapka. Chrupiący. Pachnie dobrze, ale pewnie jeszcze smak będzie o wiele lepszy. To posmakuj chociaż. I powiedz, czy one są tak samo dobre te ze sklepu, czy mamusi lepsze? Mamusi lepsze. Mamusi lepsze? Mamusi wszystko lepsze, prawda? Ale dzisiaj mamusia ma święto. Prawda? I co? Pyszne, tylko kiełbasy sobie lepsze. A czemu jesz jak piesek? A nic mi poparzysz rąk. Akcja była szlachetna, niestety tym razem się nie powiodło. Jutro podejmiemy kolejną próbę. Może tym razem nam się uda. Natomiast sami widzieliście, że warunki nie były zbyt łatwe, no ale nie możemy się poddawać. Natomiast w związku z tą całą sytuacją, gorszą wiadomością jest to, że boli mnie gardło i musiałem zacząć brać leki. Tak. I się smarka już. I się smarkam, także pewnie jutrzejsze poszukiwania przejdą mi bokiem. No ale cóż, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tak jest.
Dziękujemy Wam za to, że nas oglądaliście. A i bardzo ważna jeszcze kwestia na koniec. Mamy obecnie 10 tysięcy subskrybentów na naszym kanale. Serdecznie Wam dziękujemy za zaangażowanie, za to, że nas oglądacie i wspieracie. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.